Dzień dobry, sobota, 17 czerwca, za oknem pięknie, nie wiem czy ciepło, czy chłodno, nie, ciepło dzisiaj jest, przyjemnie, chociaż jakieś chmurki na niebie się pojawiły, no ale wiecie, to już jest chyba norma. Muszę podlać dzisiaj te hortensje, bo wczoraj zapomniałem wieczorem je podlać, a one lubią wodę, chociaż mają jeszcze mokro, także muszę podlać, sprawdzimy jaka temperatura na balkonie, bo w aplikacji pokazywało 19 stopni. A na balkonie prawie 20 stopni. Dobra, śniadanie dla króliczków przygotowane, aczkolwiek jeszcze jest, oni już mogą dostać, panowie, śniadanko. Ja za chwilę będę robił swoje, nie wiem co jeszcze będę jadł. No chodźcie. A chodźcie tu z tej strony dzisiaj. Tu. No. O, proszę. I jemy. George wybiera co najlepsze. Czyli koperek. Rupert też. Dobra, panowie sobie spokojnie jedzą. A ja idę robić swoje śniadanie. Nie wiem, czy ci... Tak, buraty wczoraj nie było, więc je kupiłem. Ale mamy tu jeszcze różne inne rzeczy w lodówce, więc zanurkujemy za chwilę i zobaczymy, co będziemy jeść. Także startujemy z tym dniem. Wam życzymy miłego dnia i widzimy się za chwilę. Chwila, moment, śniadanie gotowe. A dzisiaj na bułce mamy, co tu mamy właściwie? Szpinak, łosoś, ser, ten wędzony, co zawsze solankowy, koperek, no i tyle, pieprz, pomidorki do tego. Także ja biorę się za jedzenie, a Wam chciałem powiedzieć, że na kanał Marzena i Marek wpadł nowy vlog, którego jeszcze nie mogliście widzieć, chyba że już ktoś widział. Nie no, można mi się śmieje. Nie, wpadł nowy vlog, także zapraszamy, kto jeszcze nie widział, w kolejnej kafelce będzie link, także... Smacznego, jak ktoś razem ze mną je, a jak nie, to już zjadł, to też smacznego. Ja wam powiem, że on zupełnie inaczej myje, bo tamten robot, ten jeżdżący... O, panowie, co tutaj robi? O, coś nie halo. Nie, no musiałam odsunąć, bo zobacz, ile siana... Ale patrz, jak się wyciągają. No bo... aż mu się zachciało, wiecie? No, ja wam powiem, że ten robot, co jeździ, to on zupełnie inaczej myje, nie? On tak tylko, wiecie, to tak gładzi tymi swoimi mopami. Marek, ja nigdy nie zapomnę, jak twój dobry kolega... No. Którego serdecznie pozdrawiamy, nie wiem czy nas ogląda w ogóle, powiedział, że nic lepiej nie umyje podłogi niż szmata i na kolanach. No właśnie, także... To jakaś sugestia? Ale George, on mi wszedł na teren sprzątania. Nie, ty na jego teren sobie pozwoliłaś wyjść. Ale ja chcę zrobić porządek, George. No, a ten, słuchajcie, to coś myjące, ma taki wałek jakby gumowy, to nie jest guma, taka pianka i to tak, wiecie, zdziera ten brudno i dlatego dokładnie myje, dlatego stąd ta woda taka brudna jest. Albo tak się nabrudziło od wczoraj masz. Wiesz co, mnie się wydaje, że te odkurzacze takie, te jeżdżące kółeczka, to tylko... One mają odświeżyć. No i taki, wiecie, kurzyc biorą, czy nawet sierść od George'a. Ale no też nie wejdzie w każdy teren, jak ja dzisiaj na kolanach sobie tam, wiecie, w zakamarki, pełno się... Ale ty z tym na kolanach byłaś? Nie, no szmata i tutaj na kolanach, gdzie tam George sobie poleguje, no to pełno sierści i też nie wszędzie to wejdzie. Ale nie, no nie mów, ten odkurzacz jeżdżący też sprząta i to dobrze sprząta, tylko że on nie umyje podłogi tak jak ten. O to chodzi, mycie, to proces mycia. O to. Bo ja go zawsze chwalę, o. O tym? Tak jak George'a chwalę. George, sprzątasz ze mną? No nie. To jedziemy, co? I popatrzcie, naprawdę... to są teraz dwa charaktery. Rupert cały przestraszony, siedzi w klasie, wąsy mu chodzą. A George ma wyrąbane i teraz... A George, za chwilę coś będzie gryz. Tupnie. Ale George... No, patrzcie. On się nie boi. A wiesz co, bo on jest od małego... Zobacz, ile jeszcze było pod kanapą. Ja wiem, ja tam też to wyciągam, tylko że ja wiesz, ja tego dziennie nie robię. No a zobacz sobie tego cwaniaka. Ej, George'uś. To jest sprzęt do sprzątania, dawać go tu. On się nie podaje. Zaraz wrócicie na miejsce. Tak, bo Rupert już czeka na swój kocyk, dobra. To tu się teraz sprząta, bierzemy się za sprzątanie. A ja wam jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, ale muszę się przełączyć i na swojej kafelce. Uwaga, będzie głośno. To nie wciągnie tego. No, nie, to siano przytyka zawsze, widzisz? No to ja wyczyszczę sobie to. Właśnie to jest to, no siano to jest jednak bardzo takie wymagające. Ja wam powiem, jak George był mały, to myśmy mu klatkę często gęsto oczyścili, a czy nie klatkę, wiecie, to tam z tego domku. Odkurzasz, ta sieniutka końcówka, no i się wciągało. I George w ogóle bez większego efektu, zero reakcji, powąchał, tak jak teraz i tyle.
No jak przyszedł do nas Rupert, to ja tak wiecie, z rozmachu wziąłem tą końcówkę, zaczynam czyścić Rupert, ja myślałem, że mi rozwali klatkę. Uciekł od razu do domku, nerwowy, wystraszył się, no bo wiecie, on nie był po prostu nauczony. No a ten to jest agent, no. I teraz mnie tu śledzi. On teraz tu poszedł, żeby popatrzeć, co ja o nim gadam. No to jest taki królik, że coś niesamowitego. Tu już wszystko ładnie przygotowane do nagrania. No wygląda to tak, jakby tu było nieposprzątane, a ten nieład artystyczny jest wręcz zaplanowany. Marzenka ostatnie szlify fryzury. Nie, nie, wziąłem sobie tabletkę, coś mnie głowa boli. Ale mnie też się bolało rano. Jak boli głowa, to... Dobra, dupa rośnie, no już wiemy. Także słuchajcie, bierzemy się teraz za nagranie, ale ja wam powiem, że tym nagraniem... Momencik. Patrz. A ty będziesz robił coś mi padło do gardła. Że tym nagraniem, tak jak już mówiłem Marzence, chcemy wrócić do korzeni. Wracamy do korzeni z racji tego, że... No właściwie od tego się zaczęło nasze kulinarne nagrywanie, nie? Od lemoniady i to... Od z głupoty się zaczęło. Bo nikt nie... Słuchajcie, jak myśmy zaczęli nagrywać, to wszystko miało być takie... To fanu, nie? Jak się to mówi? Takie lemoniady. Część lemoniad była naprawdę dobra, a potem były takie wymyślane odjazdowe lemoniady w postaci w pociągu. Nie było co nagrać, pamiętasz? Tak, no Marek powrzucał landrynki do wody gazowanej i stwierdził, że to jest pyszna lemoniada i mnie nią poczęstował. A co było w Warszawie? Co? Karny Jerzyk, miałem ci lemoniadę zrobić. No tak. Też było. I to takie, wiecie, to takie było już typowo potem szło. No ale to wszystko jest na ty, na tak, to jest, to można znaleźć gdzieś tam w internetach, ale potem jakoś tak się, wiecie, to zaczęło zmieniać, no i pojawiły się już takie przepisy, najpierw takie, no proste, prościutkie, chociaż nasze przepisy wszystkie są proste, aczkolwiek niektóre są bardzo skomplikowane i żeby to w minucie, słuchajcie, zmieścić, to jest problem, bo tego nie idzie nigdy upchać. Nie no, my to przekazujemy w minucie, ale wy przepis ugotujecie ten, to danie nie w minutę, no to każdy logiczny chyba wie. Ja wiem, ale wiesz, są takie przepisy, że faktycznie bez problemu w tej minucie się zmieścisz, ale są takie, że tych czynności jest tyle do pokazania. No to ty mówisz już o procesie montażu, tak, nie? Że się te, pocisz. No i potem się to skomplikowało. A ostatecznie teraz wracamy do lemoniady, ale to jest czysty przypadek, że ta lemoniada się pojawiła, bo gdyby nie wizyta na wieży Trynitarski. No przecież, no to co mi każesz dokończyć, jak wiesz? Bo to jest takie zboczenie zawodowe. Wieża Trynitarska, no i gdyby nie tam koło gospodyń wiejskiej z taką pyszną lemoniadową, to znaczy z syropem, no to nie byłoby pomysłu, nie? No i popatrz, tak się a tak się zrodził pomysł. Tu i drugie, jak kupowaliśmy tą oto fantastyczną... Lawendę. Wczoraj miałem 4 razy lagi, jako co ja robię. Czujesz to? To jest mgła już chyba. Dobra. Dobra, nie. Także bierzemy się za robotę, za nagranie, tylko muszę się w coś innego przebrać. Czy to będzie odpowiednie? A ja jeszcze szybko pranie przyłożę do suszarki. A to ma być odpowiednie, nie? To jest bardzo odpowiednie. A moje jest odpowiednie? Rewelacyjne. No widzisz. No, to zaczynamy działać. Jak wczoraj pisaliście mi, że już kupujecie syrop na Allegro gdzieś. Lawendowy. No na pewno można kupić, bo to wiecie, na Allegro to kupicie prawie wszystko. Tylko ja bym nie stawiał chyba na takie syropy, wiesz, masowe. Wiesz, co mi chodzi? Nie, czemu? Takie sklepowe. Co? Dla spróbowania można kupić jakikolwiek, że tak powiem. Ale to bo... jak masz, jak będziesz miał słaby syrop, to wiesz, to potem ci smak się zepsuje, a ten jest naprawdę no inny tak, taki. Ale faktycznie warto skosztować sobie, spróbować, bo lawenda ma bardzo specyficzny smak i to jest taki smak, który może nie każdemu podpasować. Także no, warto sobie wypróbować, jakąś mniejszą buteleczkę kupić z tego syropu. No i wtedy zobaczycie, nie? Można to połączyć na przykład nie z tymi jagodami, jak my. Tylko znaczy można bez, tylko te jagody są tak naprawdę do efektu tu, do koloru, nie? Bo one smaku żeby w ogóle nie, kolorek, nie zmieniają. Ale bardzo ładnie to wygląda, prezentuje się super. Marek dał 2 słomki, mówi, że tak się daje. Ładnie wygląda. Ale ja wam powiem jeszcze co do tego, bo można zrobić bez jagód, ale wtedy będzie taki efekt zwykłej wody z sokiem, nie? Czy syropem. A tutaj jagody robią to, że to ładnie się prezentuje w szklance. No tu już tak ładnie się nie prezentuje, bo już lodu nie ma. Ale ja chyba już to wczoraj mówiłam, że lawenda taka świeża, kwitnąca, ona po prostu ma delikatnie właśnie taki... Fioletowy kolor. Taki kolor, nie? Tylko tych jagód mało. No mało, bo faktycznie jagody też są intensywne i mogą zdominować smak tej lawendy. Nie smak, kolor ci powiem. A kolor też, znowu żeby nie było za ciemne, za takie, nie? Zbyt ale popatrz, no kolor, nie czy kamera pokaże, bardzo ładnie wyszedł. No takie farfocle pływają, to można sobie przesadzić jak to woli, ale myślę tak naturalnie postawić. Bardzo dobre. A tu mi się za coś w głowę wchodzi jakiś ten. Lawenda. Jak pachnie. Dobra,
bierzemy się za robotę, no, coś na obiad i potem dalej. Dzisiaj obiad odgrzewany, czyli reszta zupy ogórkowej, mamy jeszcze bigos do zjedzenia. Jeszcze jest ta zupa? Tak, ona jest spoko. Marzenka tylko wody dolewa. Nie. Jeszcze jest bigos. Mogę zaproponować tak, krupniok z kartofelkami i suróweczką. No to by było rewelacją. Tak? No, ale nie wiem, czy ty lubisz to. Ja nie lubię, uwielbiam. Dobra, słuchajcie, idziemy, koniec tego tych dywagacji, idziemy na obiad. Krupniok, no to będzie, słuchajcie, rewelacyjne połączenie. I ta suróweczka jeszcze do tego, rewelacja. O, i róbcie się nagle od nas. Przyszedł ten czas, żeby ładnie wszystko nałożyć na talerz. Wygląda to jeszcze słabo, ale wiecie, to wymaga czasu. Ale zanim obiad, muszę jeszcze ogarnąć to do zmywarki, bo to mnie po prostu przeraża. Ja nie lubię, jak mam po prostu za sobą taki, wiecie, barłuk. No ale jak gotować i nie robić barłuku? To tylko na nagraniach, wiecie. Bo w międzyczasie się sprząta, jak, że tak powiem, kadry tego nie pokazują. A tu proszę bardzo, już przygotowałem z pyszną lemoniadą. To już mam przygotowane, wyrenderowane. Teraz sobie to prześlę na mój komputer i potem będę montował. Już jutro, gdzieś tak, wiecie, jak wstanę, 10, coś koło tego, pojawi się przepis na pyszczą domową lemoniadę lawendową i potraktujmy to jako lemoniada świętująca naszą rocznicę. O, niech tak będzie. Chociaż zaczęło się od jakiej lemoniady? A, już nie podpowiem. A, było tu powiedziane. I pojawi się też nowy post. Zapraszam Was serdecznie do zobaczenia, a przede wszystkim do przeczytania treści tego posta, bo to jest chyba najważniejsze. I tak się prezentuje dzisiejszy obiad, krupniok z surówką i kartoflami. Druga cebulka. No powiem Wam, rewelacja. Ja to, jak już wiecie, czy nie wiecie, momencik, bo się kamerę łączyć jak zwykle. Jestem nie, że fanem krupnioka, ale bardzo lubię krupniok. Także pod każdą postacią. A najbardziej to mnie ciekawi jeszcze w pierogach. Marzenka już takie jadła, nie? Pierogi, bardzo dobre, pierogi z krupniokiem. Można by było kiedyś zrobić przepisik, Marzenko. Ciasto, zresztą słuchajcie, ciasto na pierogi u nas już jest, nie? Bo to jest to samo. A farsz z krupnioka, no ciekawe, czy tam cebulka, czy coś, czy to w takiej postaci byłoby? No, może słuchajcie, ktoś kiedyś z nas wpadnie na ten genialny pomysł, żeby to nagrać. Przepis na co? Pierogi z krupniokiem. Widzicie, to tam mgła chyba, ale nie wiem, co to jest. Dobra, biorę się, albo głód, o, to może być prędzej głód, biorę się za jedzenie smacznego. Obiad zjedzony, wypoczęci, posprzątane mieszkanie, sobota, więc warto się wybrać gdzieś z domu, więc idziemy. Wyskoczyć gdzieś. Marzenko, gdzie się skaczymy? Randka w ciemno. Nie, do znajomych. No, także słuchajcie, spotkanie po latach to bym przesadził, ale po miesiącach. Ostatnio byli u nas, teraz my idziemy do nich, także będzie co wspominać, dyskutować. Chociaż z niektórymi, którzy będą, widzieliśmy się rok temu jakoś, nie? Ale to też znajomi, nie? No też znajomi. Tylko czasami jest tak, że no właśnie... Ale akurat z tymi to my się tak spotykamy raz w roku praktycznie, przed wakacjami, no. Także jest tradycja. To już taka tradycja i bardzo dobra tradycja, więc jedziemy. Oczywiście na ten czas zamilkniemy, takie życie. Ale potem się na pewno do Was odezwiemy z drogi w ciemności, bo wiecie, ja to zawsze pamiętam, żeby nie było, że się trzeba odezwać, dać znak życia. Także oby nam kolejne lata miło razem tutaj mijały. Ale nie za szybko, bo wiecie, jak szybko coś leci, to też niedobrze. Się szybciej będziemy starzeć. A taką malutku do celu. A cel jaki mamy? Marzenko, co jest naszym celem? Jak najdłużej z Wami być. O, jak najdłużej stworzyć dla Was i z Wami być. Mam nadzieję, że pomysły nam się nie wyczerpią. Kolejne są. Jeszcze mamy tyle zaległości. Słuchajcie, dobrze, że nam się udało nagrać w końcu te gołąbki. Bo gołąbki czekały na swoją kolej długo. A już piszecie, kiedy się pojawi chińszczyzna a la Marek. Otóż chińszczyzna a la Marek się pojawi, myślę, że w okresie wakacyjnym. To będzie świetne danie, bo jest szybkie, smaczne. I nie jest jakieś takie mega tłuste, ani takie w miarę lekkie, nie? Także to danie się na pewno też pojawi. Chińczyk a la Marek. I jeszcze coś, Marzenko? Z takich dani? A, zupy. Pisaliście o zupę ogórkową. Kalarypowa już była i się cieszy dużym powodzeniem wśród Was. A teraz przyjdzie czas na zupę ogórkową, bo ogórkowa to praktycznie można ją robić przez cały rok. Ogórki kiszone mamy zawsze, albo mamy, wiecie, takie świeżutkie w domu, same zrobione przez samych siebie, ukiszone w sezonie, tak jak teraz jest sezon. A, słuchajcie, przepis na ogórki też u nas znajdziecie kiszone. Bardzo dobre ogóreczki. Na początku będą mało solne, a potem będą kiszeńce.
No, także się cieszymy, że możemy dla Was gotować, a Wy razem z nami. Wy nam podpowiadacie wiele rzeczy i super, bo to nie, żeby tak tego wiecie, w jedną stronę szło, to bez sensu. Nawzajem się uczymy, nie? Tak, tak jest. Ja od Was, słuchajcie, się nauczyłem tego octu. Ja go co prawda tu rozpropagowałem do prania, bo to tak, wiecie, od razu odchodząc od jedzenia. Ale ja jestem bardzo zadowolony i ja każde pranie, które robię, to robię z octem. Maszynka raczej nie daje octu, nie? Bardzo rzadko, bo ja znowu się obawiam, że tam jakieś uszczelki, nie uszczelki. No, bo kilka osób napisało, że może coś się zepsuć, no. Ale ja tam ekspertem nie jestem, więc mam nadzieję, że się nic nie zepsuje. Ja piorę w occie i to Wasz pomysł. I jeszcze inne na pewno pomysły, któreście nam podesłali, też wykorzystujemy, także jest super. Dzielimy się też z innymi i oby tak dalej do przodu. A póki co, miłego popołudnia i widzimy się później. Wszystko co dobre, szybko się kończy. Za szybko. Ale powiem Wam, była niespodzianka, bo myśleliśmy, że będzie mało osób, a tu się nagle okazało, że było bardzo dużo osób, ale które znaliśmy. Ale tylko się tak schodzili. Przyszliśmy, już były pewne osoby i później następna, a wszyscy znajomi. I to po prostu no, było super niespodzianką. No. Bardzo żeśmy się ucieszyli. Tyle było śmiechu, zabawy, wspomnień. Także no, bardzo fajna atmosfera była. Poznaliśmy też nowych ludzi, ale no, było bardzo fajnie. No, no, super, super. Czasami to tak jest, że po prostu zejdą się ludzie i tak fajnie się czują w swoim towarzystwie i jest gadka, i są śmiechy, i jest luz, nie ma żadnych spin, także fajnie było, super wieczór, no, spotkanie. I miało być spotkanie po latach, a było mega spotkanie po latach, no bo tak jak mówię, bardzo dużo osób było, z którymi no nie mieliśmy już kontaktu, dobrych, ładnych par lat, nie? Znaczy kontaktu, no wiecie. Nie, no, przecież widzieliśmy się ostatnio. A teraz wracamy do rzeczywistości, do domu, no i słuchajcie, ja biorę się za montaż lemoniady. Będę montował dla Was rolkę, oczywiście się odezwę w międzyczasie, potem będę montował tego daily vloga. Także jak ktoś ma jakieś zaległości z nami na Instagramie, zapraszamy na kanał Marzena i Marek. Marzena i Marek, bez kropki. Tam możecie zobaczyć wszystkie zaległe dni. No i tyle. Ale powiem Wam, że jest godzina 21:42, ale jest jeszcze wbrew pozorom jasno. No ja się tu muszę doświetlić, bo wiadomo, kamera kocha światło, natomiast jak się tak patrzy, to jeszcze nie, jasnawe niebo, ładnie jest. Bardzo ładnie, wiesz, ładna pogoda w sumie była. No, bez chmur. A miało padać, nie? No już zaczęło kropić, jak żeśmy siedzieli, no. Bo siedzieliśmy na ogrodzie, nie? I to już zaczęło tak pokrapywać, ale ale to szczęście... takie było, wiecie, jakby gołąb tam przyleciał, no. Ale miało padać, mówili, zapowiadali burzę, a u nas pogoda się utrzymała naprawdę piękna, było ciepło, dopiero potem, no tak po 21:00 trzeba było założyć bluzę, żeby było cieplej. I jeszcze szybka wizyta, nocna wizyta w paczkomacie. I to odebrać jedną przesyłeczkę, no i można jechać do domu. Ale popatrzcie, jakie za mną piękne niebo. Po prostu żyleta, błękitne, cudowne. A jak tu pachnie jakimś grillem, ale na osiedlu by ktoś grilla robił? Dziwna sytuacja, no ale wiecie, różnie bywa. Może na balkonie ktoś robi? Dobra, odbieram paczkę. Okej, okay. Paczuszka jedna i druga. Ojej. Jedną ręką mam ciężko, ale jest jedna i tu druga gdzieś. O matko. Jest coś tam. No to co? To teraz wracamy do Marzenki i idziemy do domu montować rolkę z przepisem, bo jakoś się nie wyrobiłem przed wyjściem z domu. No i widzicie, zaległości są, a jak zaległości są, to trzeba je zrobić. No, wszystko musi być. Tak jak mówiłem, tak zrobiłem. Rolka zmontowana. Teraz wystarczy ją tylko wyrenderować. No i jutro się pojawi na naszym profilu. Także zapraszamy. A ogarniam się, jeszcze zmontuję daily vloga, którego montuję co dwa dni. Nie, dwa dni na jeden. O, tak. Kto jeszcze nie widział dzisiejszego vloga, to zapraszamy. A my się widzimy już jutro. To na razie, pa.